koszty. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Zwane socjalizmem chrześcijańskim. Właściciele fabryk starego, dobrego pokroju, którzy bogacili się na wyzysku robotników, zamiast ginąć z ich ręki, moglibyśmy to wykorzystać, spotykali się z dezaprobatą ze strony swej własnej klasy. Bogaci coraz częściej rezygnowali ze swych zdobyczy. Jeśli chodzi o ludzi biednych, zamiast wykorzystać swoje nowe uprawnienia, jak się tego słusznie spodziewaliśmy i liczyliśmy na to, do urządzania rzezi, gwałtu, plądrowania, czy choćby nałogowego upajania się alkoholem. W sposób przewrotny skierowali oni cały swój wysiłek na to, by stać się bardziej schludni, bardziej oszczędni, bardziej wykształceni, a nawet bardziej cnotliwi. Słuchajcie, mam tutaj list od numeru 3005, nie mógł być obecny. Prosił, żeby ktoś z obecnych przeczytał. Mój drogi Piołmunie, ostatni mój list przekonał Cię, mam nadzieję, że metody wykorzystania seksualizmu człowieka na jego własną zgubę są nie tylko skuteczne, lecz także rozkoszne, a spowodowane nieszczęście należy do bardziej trwałych i stanowi osiągnięcie wysokiej klasy. Celem tych zabiegów jest odciągnąć uwagę każdej płci do osobników płci odmiennej, z którymi mogliby zawrzeć zbawienne dla ich duszy. Szczęśliwe i płodne małżeństwo. Obecnie wśród kobiet potęgujemy chroniczny lęk przed starzeniem się. Z doskonałymi rezultatami. I czynimy je mniej chętne do rodzenia dzieci. A wśród mężczyzn krzywimy upodobanie do kobiet o figurze niemal chłopięcej. Stale rosnące pożądanie, stale malejącej przyjemności. Wiemy, że zdobyliśmy niejedną duszę poprzez przyjemności. Dziękuję.